W jaki sposób filozofia stoicka może zapewnić wskazówki dotyczące radzenia sobie z wyzwaniami, zwłaszcza jeśli dotyczą one naszych wrogów? Często wrogość pojawia się w naszych relacjach z ludźmi w świecie zewnętrznym, ale prawdziwa wojna często toczy się w naszym świecie wewnętrznym. Bez rozpoznania naszych wrogów wewnętrznych, czyli ego, arogancji i błędnych wyobrażeń, trudno jest radzić sobie z wrogami zewnętrznymi. W tym filmie badamy, jak możemy zneutralizować naszych wrogów bez walki, używając stoickiej myśli. Opierając się na naukach stoickich myślicieli, takich jak Epiktet i Marek Aureliusz, omówimy, jak zarządzać naszymi wewnętrznymi konfliktami i w rezultacie zmniejszyć wpływ naszych zewnętrznych wrogów na nas. To podróż, która ma na celu nie tylko ich pokonanie, ale także zachowanie naszego osobistego pokoju. Nie zapomnij śledzić naszego kanału, aby uzyskać tak szczegółowe informacje. Teraz wyruszamy w tę podróż, aby odkryć, jak możemy sobie poradzić z naszymi wrogami. Rozdział 1. Znalezienie w sobie wroga. Najwięksi wrogowie w naszym życiu często nie są poza nami, ale w nas. Stoicyzm to sztuka poznania siebie i konfrontacji z wewnętrznymi wrogami. Wrogowie wewnętrzni, tacy jak ego, arogancja, złość i błędne wyobrażenia, w ogromnym stopniu wpływają na to, jak reagujemy na ludzi, których spotykamy w świecie zewnętrznym. Epiktet mówi, poznaj siebie. Mówi i zaprasza nas do wygrywania wojen w naszym wewnętrznym świecie. Walka z wrogami wewnętrznymi jest pierwszym krokiem do rozprawienia się z wrogami zewnętrznymi. Akceptacja własnych słabości i błędów daje nam siłę do ich przekształcenia. Jeśli uda nam się pokonać naszych wewnętrznych wrogów, nie pozwolimy, aby wrogowie zewnętrzni nas pokonali. To proces, który naprawdę nas wyzwala. Aby lepiej poznać siebie i pokonać swoich wewnętrznych wrogów, niezbędna jest ciągła introspekcja i samokrytyka. Jak podkreślał Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach, największym zwycięstwem jest zwycięstwo nad samym sobą. Kiedy rozpoznamy naszych wewnętrznych wrogów i zaczniemy żyć z nimi w pokoju, wpływ naszych wrogów zewnętrznych na nas maleje, a my osiągamy więcej spokoju i równowagi w naszym życiu. Część 2. Brak ustanowienia kontroli nad wrogami zewnętrznymi. Jedną z podstawowych zasad stoicyzmu jest zrozumienie różnicy między rzeczami, które możemy kontrolować, a rzeczami, których nie możemy. Zaakceptowanie faktu, że nie mamy bezpośredniej kontroli nad naszymi zewnętrznymi wrogami, jest w rzeczywistości jednym z najpotężniejszych sposobów ich neutralizacji. Marek Aureliusz zwraca uwagę na znaczenie kontrolowania naszej reakcji na wpływy zewnętrzne, mówiąc, jedyną rzeczą, nad którą masz kontrolę, są własne myśli. Dążenie do kontroli nad wrogami zewnętrznymi często prowadzi do reakcji emocjonalnych, takich jak stres, frustracja i złość. W tym przypadku stoickie nauczanie uczy nas, aby okoliczności zewnętrzne nie zakłócały naszego nastroju i wewnętrznego spokoju. Jeśli potrafimy pozostać obojętni na działania zewnętrznego wroga, zmniejszamy jego moc. Zasada ta polega na rezygnacji z pragnienia zniszczenia naszych wrogów i zaakceptowaniu ich istnienia. Ta akceptacja jest kluczem do ich neutralizacji bez walki. Nauki Epikteta przypominają nam, że nie powinniśmy pozwalać, aby jakakolwiek osoba lub sytuacja w świecie zewnętrznym zakłócała nasz wewnętrzny spokój. Ten rodzaj bierności wobec naszych wrogów tak naprawdę ich osłabia i pozwala nam zachować stoicki spokój. Zarządzanie własnymi reakcjami jest naszą najsilniejszą tarczą przed wpływami zewnętrznymi. Część 3. Jak możemy zneutralizować wrogów? W filozofii stoickiej jednym z najskuteczniejszych sposobów neutralizacji wrogów jest nieposiadanie wobec nich żadnych negatywnych reakcji. Epiktet mówi, sposób, w jaki reagujemy na to, co nam się przydarza, jest ważniejszy niż to, co nam się przydarza, podkreślając, że to, co mamy pod kontrolą, to nasze reakcje. Siła naszych wrogów, którzy mogą nas skrzywdzić, jest w rzeczywistości wprost proporcjonalna do naszych reakcji na nich. Brak reakcji na wroga zmniejsza jego psychologiczny wpływ na ciebie. Ponieważ nie jest to wynik, jakiego się spodziewali, z czasem stają się mniej agresywni i bardziej zdesperowani. Opanowanie i opanowanie można wykorzystać jako stoicki mechanizm obronny, aby zanegować energię wroga. Takie podejście może również prowadzić do stopniowego złagodzenia wrogości wobec ciebie. Kontrolując nasze reakcje emocjonalne, minimalizujemy wpływ, jaki wywierają na nas nasi wrogowie. Cierpliwość i zrozumienie, jakie wobec nich okazujemy, z czasem je neutralizuje i daje nam możliwość działania w zgodzie z własnymi wartościami i zasadami. W rezultacie proces neutralizacji naszych wrogów ma na celu stworzenie z nimi pokojowego środowiska, a nie ich zniszczenie.
Jest to kluczowy krok w zapewnieniu pokoju zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Rozdział 4. Zamień słabości swoich wrogów w zalety. Stołyki postrzegają słabości swoich wrogów jako szansę, a nie pole bitwy. Każdy człowiek ma słabe punkty, ale najważniejsze jest, aby nie wykorzystywać tych słabości do dalszego ciągnięcia tej osoby, ale zamienić jej słabości w zaletę dla własnego spokoju. Jak powiedział Marek Aureliusz, błędy, które ktoś popełnia, dają ci szansę na poprawę siebie. Kiedy przyjrzysz się bliżej swoim wrogom, zauważysz ich słabości. Te słabości często wiążą się z arogancją, złością lub niekontrolowanymi pragnieniami. Kiedy wróg zachowuje się wobec ciebie agresywnie, zauważasz, że stracił kontrolę emocjonalną. W tym momencie możesz uniknąć reakcji, zamieniając jego słabości w zaletę. Brak reakcji dzięki cierpliwości i determinacji zneutralizuje wroga i sprawi, że będzie wyglądał na słabego. Ta strategia pomaga utrzymać pozycję bez popadania w ich błędy. Stoicka mądrość uczy, że spokój jest największą bronią w takich chwilach. Jeśli zdołasz zachować spokój w obliczu słabości swoich wrogów, wrogość, jaką rozwiną wobec ciebie, z czasem sama się rozpłynie. W ten sposób możesz zneutralizować swoich wrogów bez walki, konfliktu, a nawet ambicji i zachować własny wewnętrzny spokój i równowagę. Rozdział 5. Rozwiązywanie konfliktów poprzez komunikację. W stoickim sposobie myślenia komunikacja odgrywa fundamentalną rolę w rozwiązywaniu wszelkich konfliktów. Zgodnie z naukami Epikteta to, co i jak mówimy, ma ogromny wpływ na ludzi, z którymi rozmawiamy. Dlatego przyjęcie ostrożnego i wyważonego stylu komunikacji w naszych relacjach z wrogami jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ich neutralizacji. Komunikując się z wrogiem, staraj się używać słów w sposób konstruktywny, a nie prowokacyjny. Powinno to nastąpić w sposób, który przełamie ich obronę i przestanie postrzegać cię jako zagrożenie. Wyrażając się otwarcie, uwzględniaj ich opinie i okazuj empatię. W ten sposób możesz otworzyć drzwi do wzajemnego zrozumienia. Kontrolowanie własnych reakcji emocjonalnych oraz reagowanie spokojnie i logicznie zapewnia ogromną przewagę w czasach konfliktu. Jak podkreśla Epiktet, twoja reakcja na drugą osobę pokazuje, że nie powinnaś pozwalać, żeby ona tobą rządziła. W ten sposób zyskasz szansę na przekształcenie negatywnej energii wroga w pozytywną. W rezultacie stoickie podejście do komunikacji pozwala budować mosty w relacjach z wrogami i zachęcać ich do pojednania. Takie podejście przyczynia się do większej harmonii i pokoju zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Rozdział 6. Zdobywanie władzy poprzez kompromis. Ważnym aspektem filozofii stoickiej jest umiejętność rozwiązywania konfliktów poprzez kompromis i czerpanie z tego procesu siły. Marek Aureliusz stwierdził, że harmonia między jednostkami przyczynia się do ogólnego pokoju społecznego. W tym kontekście znalezienie kompromisu z wrogami może mieć kluczowe znaczenie dla twojej strategii ich neutralizacji. Kompromis nie tylko kończy nieporozumienia, ale także daje możliwość budowania trwałego zaufania i szacunku w relacjach. Zamiast walczyć z wrogami, spróbuj znaleźć z nimi wspólne punkty. Te podobieństwa mogą prowadzić do rozwiązań służących interesom obu stron. Dzięki temu procesowi zyskujesz szansę na lepsze zrozumienie siebie i drugiej strony, co pozwala zapobiec potencjalnym konfliktom w przyszłości. Osiągając kompromis, ważne jest, aby nie iść na kompromis w sprawie stoickich zasad. Na każdym kroku należy przestrzegać uczciwości i wzajemnego szacunku. Myśl stoicka wspiera rozwiązania korzystne dla obu stron, sprzeciwia się jednak kompromisowi w zakresie wartości osobistych. Pozwala to zarówno zachować integralność osobistą, jak i pozostać osobą godną zaufania i szanowaną w oczach drugiej strony. Rozdział 7. Trzymanie się własnych wartości. Stoicyzm podkreśla wagę zachowania indywidualnych wartości i pozostawania im wiernym. Nienarażanie na szwank własnych wartości etycznych w kontaktach z wrogami zwiększa twoją wewnętrzną siłę. To nie tylko zneutralizuje twoich wrogów, ale także wzmocni twoją samoocenę. Każdy stoik wie, że utrzymanie integralności osobistej jest najsilniejszą tarczą przed zagrożeniami zewnętrznymi. W procesie tym na pierwszy plan wysuwają się podstawowe wartości stoickie, takie jak uczciwość, sprawiedliwość i samodyscyplina. Nadając priorytet tym wartościom w swoich interakcjach z wrogami, możesz uchronić się przed ich negatywnymi skutkami, a jednocześnie zarządzać nimi uczciwie i honorowo. Filozofia stoicka oferuje cenne lekcje,
Jak zachować wewnętrzny spokój i osobistą moc podczas rozprawienia się z wrogami? Metody, które omawiamy w tym filmie, to praktyczne i skuteczne rozwiązania, które możesz zastosować w swoim życiu. Możliwe jest zneutralizowanie wrogów poprzez wzbogacenie swojego wewnętrznego świata i trzymanie się stoickich zasad, zamiast z nimi walczyć. Jeśli chcesz skorzystać z tych spostrzeżeń i szukasz więcej treści poświęconych filozofii stoickiej, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek powiadomień. Bądź na bieżąco, aby nie przegapić naszych nowych filmów.